Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 202. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 119, wersety od 121 do 128. Wykonuje Prawo i Sprawiedliwość nie wydawaj mnie moim ciemięscom. Chroń swego sługę dla jego dobra, aby nie uciskali mnie zuchwalcy. Moje oczy ustają, wypatrując Twojej pomocy i sprawiedliwej twojej mowy. Postąp ze sługą swoim według swej łaskawości i naucz mnie Twoich ustaw. Jestem Twoim sługą. Daj mi rozeznanie, bym poznał Twoje napomnienia. Dla Pana czas już jest działać pogwałcili twoje prawo przeto miłuję twoje przykazania bardziej niż złoto niż złoto najczystsze dlatego kieruję się wszystkimi twoimi postanowieniami i nienawidzę wszelkiej drogi fałszu rozdziały od 13. wersetu 31 do 14. wersetu 49. pierwszej księgi machabejskiej opisują rządy Szymona Machabeusza który umacnia władzę, odbudowuje Jerozolimę i wprowadza pokój oraz dobrobyt w Judei, zdobywając uznanie Rzymian i Spartan. Po jego śmierci z rągzięcia Ptolemeusza, jego syn Jan Hirkan zostaje wybrany nowym przywódcą, kontynuując dzieło swojego ojca. Tryfon zaś używał podstępów w stosunku do młodego króla Antiocha, a potem go zamordował. W jego miejsce sam ogłosił się królem i włożył sobie na głowę diadem Azji, a krajowi zgotował wielkie nieszczęście. Szymon tymczasem zbudował w Judei warownie, umocnił je potężnymi wieżami, wysokimi murami, bramami i zasuwami. W warowniach złożył zapasy. Szymon także dobrał ludzi i posłał ich do króla Demetriusza, aby uzyskać dla kraju zwolnienie od ciężarów, gdyż wszystkie czyny Tryfona były tylko grabieżami. Król zaś Demetriusz posłał do niego te słowa i dał mu pisemną odpowiedź następującym listem: Król Demetriusz, arcykapłanowi i przyjacielowi królów Szymonowi, starszyźnie oraz całemu narodowi żydowskiemu, pozdrowienie. Otrzymaliśmy złotą koronę i palmową gałąź, które przysłaliście. Jesteśmy też gotowi zawrzeć z wami całkowity pokój, a także napisać do urzędników, aby nie ściągali z was tego, co już zostało darowane. To wszystko bowiem, co postanowiliśmy w stosunku do was, będzie obowiązywało, i warownie, które wybudowaliście, będą należały do was. Zapewniamy wam darowanie przeoczeń i wykroczeń aż do dnia dzisiejszego. Tak samo zwalniamy was od podatku koronnego, z którym zalegacie. A jeżeli jeszcze w Jeruzalem było cokolwiek opodatkowane, odtąd już takim nie ma być. Jeżeli między wami są zdatni do zaciągnięcia się w poczet naszej służby przybocznej, niech się zaciągają. Pomiędzy nami niech będzie pokój. W roku więc 170 pogańskie jarzmo zostało zdjęte z Izraela, a lud na dokumentach i na umowach zaczął pisać, w pierwszym roku Szymona, wielkiego arcykapłana, wodza i zwierzchnika Żydów. W tym czasie rozłożył się on obozem koło Gezer i otoczył je swoim wojskiem. Potem wybudował wieżę oblężniczą i podprowadził ją pod miasto. W jednej z wież zrobił wyłom i zdobył ją. Załoga wieży oblężniczej wkroczyła do miasta. W mieście więc powstał wielki popłoch. Mieszkańcy miasta razem ze swoimi żonami i dziećmi wchodzili na mury, rozdzierali szaty, krzyczeli i błagali Szymona, żeby im podał prawicę. Mówili: Postępuj z nami nie według naszych nieprawości, ale według Twojego miłosierdzia. Szymon zawarł z nimi układ i nie walczył już przeciwko nim. Wypędził ich jednak z miasta i oczyścił domy, w których znajdowały się bożki, i wtedy dopiero odbył swój wjazd do niego przy śpiewie hymnów pochwalnych. Wszelką nieczystość wyrzucił stamtąd, a osiedlił ludzi, którzy by zachowywali prawo. Potem dodatkowo obwarował miasto i wybudował w nim dla siebie siedzibę. Tym, którzy byli na zamku w Jerozolimie, nie pozwolono utrzymywać żadnych stosunków z krajem, a więc ani kupować, ani sprzedawać. Cierpieli zatem bardzo wielki głód, a nawet wielu z nich zmarło z głodu. Wołali więc do Szymona, żeby im podał prawicę. Podał więc im. Wypędził ich jednak stamtąd, a zamek oczyścił z nieczystości. Dnia 23 miesiąca 2 roku 171 weszli do zamku przy śpiewie pieśni pochwalnej z palmowymi gałęziami w rękach przy wtórze harf, cymbałów i lir. Śpiewano hymny i pieśni, bo wielki wróg został usunięty spośród Izraela. Postanowił więc Szymon, że dzień ten będzie się obchodziło rokrocznie z radością. Potem obwarował on Górę Świątynną, która jest obok zamku. Tam zamieszkał on sam i jego otoczenie. Gdy Szymon przekonał się, że jego syn Jan jest już dojrzałym mężczyzną, złożył na niego dowództwo nad wszystkimi wojskami. Mieszkał on w Gezer. W roku 172 król Demetriusz zebrał swoje wojska i udał się do Medii, w tym celu aby zdobyć sobie pomoc na wojnę przeciwko Tryfonowi. Gdy Arsakes, król Persji i Medii, dowiedział się, że Demetriusz wszedł na jego ziemię, posłał jednego ze swych dowódców z poleceniem, aby go pochwycił żywcem. Ten zaś poszedł, pokonał wojsko Demetriusza, jego samego pochwycił i przyprowadził do Arsakesa, a ten wtrącił go do więzienia. Za dni Szymona w kraju panował pokój. Starał się on dla swojego narodu o to, co dobre. Władanie jego im się podobało a także chwała jego po wszystkie dni dopełniając swej chwały zdobył Jafę na port i zapewnił dostęp do wysp zamorskich rozszerzył granice swojego narodu i objął władzę nad krajem zebrał wielką liczbę jeńców opanował Gezer Bet-sur i zamek usunął z niego nieczystości a nie było takiego kto by mu się sprzeciwił w pokoju uprawiano swą ziemię a ziemia wydawała plony, drzewa zaś na polu owoce. Starcy siedzieli na ulicach, wszyscy opowiadali o szczęściu, młodzieńcy zaś przywdziewali wspaniałe szaty i wojenne zbroje. Miastom dostarczał żywności i zaopatrzył je w środki obronne, tak iż jego imię, pełne chwały, było wspominane aż na krańcach ziemi. Krajowi zapewnił pokój, a Izrael cieszył się bardzo i radował. Każdy zasiadł w cieniu swoich winorośli i figowca, i nie było takiego, kto by ich strachem napełniał. Zniknął z kraju ich nieprzyjaciel, a królowie w owych dniach zostali pobici. On był podporą dla wszystkich słabych ze swojego ludu, pełen gorliwości o prawo, usunął wszystkich bezbożnych i złych, podniósł chwałę świątyni i pomnożył świątynne naczynia. Gdy w Rzymie, a nawet wsparcie, dowiedziano się, że Jonatan umarł, zasmucono się bardzo. Gdy jednak dowiedzieli się, że na jego miejsce arcykapłanem został jego brat Szymon i że on rządzi krajem i miastami, które są w nim zbudowane, napisali do niego na tablicach z brązu, że chcą z nim odnowić tę przyjaźń i to przymierze wojskowe, które zostało zawarte z jego braćmi, Judą i Jonatanem. Odczytane one zostały wobec zgromadzenia w Jerozolimie. A oto odpis listu, który przysłali Spartanie. Władcy Spartan, razem z miastem, arcykapłanowi Szymonowi, starszyźnie, kapłanom i pozostałemu ludowi żydowskiemu, swoim braciom, pozdrowienie. Posłowie, którzy zostali wysłani do naszego ludu, opowiedzieli nam o Waszej chwale i czci. Ucieszyliśmy się więc z ich przybycia. To, co oni powiedzieli, tak zapisaliśmy w uchwałach ludu. Posłowie żydowscy, Numeniusz, syn Antiocha, i Antypater, syn Jazona, przybyli do nas, aby odnowić zawartą z nami przyjaźń. Lud zaś postanowił, że należy przyjąć posłów uroczyście, a odpis tego, co powiedzą, umieścić w księgach przeznaczonych dla ludu, aby lud z Partiatów zachował pamięć o nich. Odpis tego zrobiono dla arcykapłana Szymona. Potem Szymon wysłał do Rzymu Numeniusza z wielką złotą tarczą wagi tysiąca min, aby utrwalić z nimi przymierze. Gdy Lud usłyszał o tych sprawach, powiedział, w jaki sposób odwdzięczymy się Szymonowi i jego synom. On sam się ostał mocny, a także jego bracia i dom jego ojca. Wrogów wypędził spośród Izraela i zapewnił mu wolność. Spisali więc to na tablicach z brązu i umieścili na stelach na górze Syjon. A oto odpis dokumentu. Dnia 18 miesiąca Elul w roku 172, w trzecim roku wielkiego arcykapłana Szymona, zwierzchnika ludu bożego, na wielkim zgromadzeniu kapłanów, ludu, zwierzchników narodu i starszyzny kraju, podano nam do wiadomości. W wielu walkach, które nawiedzały kraj, Szymon, syn Matatiasza, kapłan z synów Joariba oraz jego bracia narażali się na niebezpieczeństwo i stawiali opór wrogom swojego narodu, aby w poszanowaniu były świętości jego i prawo. W ten sposób wiele chwały przyczynili swojemu narodowi. Jonatan zgromadził swój naród, został arcykapłanem, aż został przyłączony do swoich przodków. Gdy ich wrogowie chcieli wkroczyć do ich kraju, żeby go zniszczyć i wyciągnąć ręce po jego świętości, wtedy przeciwstawił się Szymon i walczył w obronie swojego ludu, a nawet wydał dużą część swojego majątku, aby uzbroić żołnierzy należących do wojska swego narodu i żeby im żołd wypłacić. Obwarował on judzkie miasta, a także Betsur, który leży na granicach Judei, gdzie poprzednio była broń nieprzyjaciół. Umieścił tam załogę z żydowskich żołnierzy. Obwarował również Jafę, która leży nad morzem, a także Gezer, leżące na granicach Azotu. Poprzednio mieszkali tam nieprzyjaciele, ale on osiedlił w nim Żydów i dał im wszystko, co było im potrzebne do podniesienia ich dobrobytu. Luty widział wiarę Szymona i chwałę, której chciał przysporzyć swojemu narodowi. Ustanowili go więc swoim władcą i arcykapłanem w nagrodę za to wszystko, czego dokonał, za sprawiedliwość, za wiarę, której strzegł w swoim narodzie. Wszelkim bowiem sposobem zabiegał o to, żeby lud swój wywyższyć. Za jego dni i jego rękami udało się wypędzić pogan z ich kraju i tych, którzy przebywali w mieście Dawidowym w Jeruzalem. Wybudowali oni bowiem sobie zamek, a z niego robili wypady, świątynie dokoła bezcześcili, a przez to bardzo uwłaczali jej świętości. Osadził w nim żydowskich żołnierzy i obwarował go jeszcze ze względu na bezpieczeństwo kraju i miasta. Podwyższył też mury Jeruzalem. A król Demetriusz potwierdził mu stanowisko arcykapłana, mianował go jednym ze swoich przyjaciół i uczcił go wielkimi zaszczytami. Dowiedział się bowiem, że Rzymianie nazywają Żydów przyjaciółmi, z przymierzeńcami i braćmi i że posłów Szymona przyjęli z honorami, że Żydzi i kapłani postanowili, iż Szymon będzie ich władcą i arcykapłanem na stałe, aż powstanie wiarygodny prorok, że będzie ich wodzem, że on będzie się troszczył o świątynię i wyznaczał urzędników czuwających nad ich robotami publicznymi, nad krajem, wojskiem i warowniami. Że będzie się troszczył o świętych, że wszyscy mu będą posłuszni, że w jego imieniu będą spisywane w kraju wszystkie umowy, i że będzie się ubierał w purpurę i złoto. Nikomu spośród ludu, ani spomiędzy kapłanów nie wolno odmówić znaczenia żadnemu z tych przepisów, ani przeciwstawić się temu, co on powie. Bez jego pozwolenia nie wolno zwoływać zgromadzenia w obrębie kraju ubierać się w purpurę ani nosić złotej sprzączki każdy kto uczyni coś przeciwko temu rozporządzeniu lub odmówi znaczenia któremuś z tych przepisów zasłuży na karę cały lud uznał za słuszne pozwolić Szymonowi na postępowanie zgodne z tym co zostało wyżej powiedziane Szymon zaś zgodził się i wyraził swoją gotowość pełnienia czynności arcykapłana wodza i etnarch żydów i kapłanów oraz stania na czele wszystkich Postanowiono też dokument ten wyryć na tablicach z brązu i umieścić na świątynnym murze na widocznym miejscu. Odpis zaś tych uchwał polecili złożyć w skarbcu do rozporządzenia Szymona i jego synów. Pierwszy rozdział listu do Tesaloniczan to pełne wdzięczności i podziękowanie świętego Pawła za wiarę, miłość i nadzieję wspólnoty w Tesalonikach. Dołącz do wspólnej lektury, aby poznać inspirujące świadectwo ich życia chrześcijańskiego, które stało się przykładem dla innych wierzących. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska Wam i pokój. Zawsze dziękujemy Bogu za Was wszystkich, wspominając o Was nieustannie w naszych modlitwach. Pomnij przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym, Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia, przez Boga umiłowani o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród Was nie dokonało się samym tylko słowem, lecz mocą i działaniem Ducha Świętego oraz wielką siłą przekonania. Wiecie bowiem, jacy dla Was byliśmy, przebywając wśród Was. A Wy, przyjmując Słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana, także okazaliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai. Dzięki Wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale Wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać. Tak, że nawet nie potrzebujemy o tym mówić. Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od Was i jak nawróciliście się od Bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego syna, którego wskrzesił z martwych Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. do usłyszenia.